Czy ty miałaś w swoim życiu kiedyś taki etap, że na przykład tych pieniędzy ci brakowało i wtedy odczuwałaś, że to nie było takie życie, o jakim marzysz? Oczywiście, no chociażby taki etap był wtedy, kiedy rozstałam się z mężem. Mieliśmy rozdzielność majątkową od początku trwania małżeństwa, w związku z tym ja z domu wyszłam praktycznie tak jak stałam, z trójką dzieci. Natomiast z trójką dzieci. W związku z tym oczywiście musiałam wynająć mieszkanie i poczynić wiele kroków, żeby to życie odbudować. I to był taki moment akurat dla mnie bardzo trudny, ponieważ zainwestowałam wszystkie swoje oszczędności w kolejną firmę. Kupiłam mieszkanie w stanie surowym, czyli właściwie niewiele też można było z tym zrobić. I postanowiłam, zrobiłam taką bardzo według siebie, wiesz, taką instynktowną rzecz. Pomyślałam sobie, dobrze, to co ja mogę zrobić, żeby dać sobie teraz poczucie bezpieczeństwa? Postanowiłam, że przez kolejne 2 miesiące będę spisywać wszystkie wydatki, nawet te najdrobniejsze, nawet jak kupowałam Twój styl, to zapisywałam to. To nie to, że wiesz, wydawałam, jak wydawałam duże kwoty, nawet te bardzo małe, czy nawet małe. I po 2 miesiącach zrobiłam to też po to, żeby zobaczyć, czy ja z czegoś mogę zrezygnować, czy ja powinnam z czegoś zrezygnować, a może ja szastam, wiesz, pieniędzmi i w ogóle wydaję je bez sensu. Bo czasami też nie zdajemy sobie sprawy, ile wydajemy, jak chociażby przychodzi czasami wyciąg z karty i mówimy, wow, zapomniałam, że ja w ogóle na to czy na tamto wydałam. W związku z tym po 2 miesiącach, ja pamiętam bardzo dobrze ten moment, ja usiadłam nad tym całym zeszytem, przeanalizowałam wszystkie wydatki, które sobie pogrupowałam. No, oczywiście te numer jeden priorytetowe to były dla moich dzieci, ich nauka, ich książki, tenis, wiesz, gra w piłkę i tego typu rzeczy. Potem były moje wydatki, od manikiru poczynając poprzez książki, chodzenie do kina, chodzenie do teatru, czy też nawet kolacje z przyjaciółmi. I powiem Ci szczerze, że ja po tych 2 miesiącach doszłam do wniosku, że ja absolutnie z niczego nie chcę rezygnować i chcę zarabiać więcej. Taki był mój wniosek, ale te 2 miesiące spisywania tych wydatków dały mi taką wiedzę, wiesz, ile ja potrzebuję, ile wydaję i jaka jest moja sytuacja bardzo dokładnie. To był taki mój domowy Excel, wiesz, w zeszycie. Ale wiesz, to jest tak naprawdę to, co mówisz, jest niezwykłe, ponieważ najczęściej my staramy się rezygnować z różnych rzeczy, a ty po prostu chciałaś dojść do tego momentu, aby było cię na to wszystko stać. I to jest niezwykle odważne, ale i uważam słuszne stwierdzenie. Wiesz, prawdopodobnie gdybym żyła w takim przeświadczeniu, że ja właśnie teraz muszę zacząć oszczędzać, że ja muszę strasznie uważać, przestraszyłabym się. A tym strachem możliwe, że przyciągnęłabym coś, czego na pewno sobie bym ani nie życzyła, ani nie chciała. W związku z tym to jest tak ważne, żeby... Oczywiście ja rozumiem sytuację, bo przecież ja jeżdżę po całej Polsce od kilku lat. Spotykam się z tysiącami kobiet, więc nie to, że ja jestem oderwana od rzeczywistości i mówię, dobra, albo sobie kupicie Bentleya, albo nie. Albo inne tego typu bzdury. A jak nie starczy nas na Bentleya, to może sobie kupicie Mercedesa. No... To w ogóle, wiesz, ja nie jestem naprawdę, wiesz, ja nie żyję w jakiejś szalonej przestrzeni, gdzie nie mam styczności z rzeczywistością. Natomiast jedno wiem na pewno, że strach jest najgorszym, po pierwsze, doradcą, jest ogromnym obniżeniem też naszej witalności, naszej siły sprawczości, naszego zdrowia również. Bo zobacz, co jest bardzo ciekawe, na przykład ostatnio byłam na świetnym wykładzie i super znany lekarz i do tego antropolog powiedział jedną bardzo mądrą rzecz, a mianowicie mówi tak, bardzo się dziwię lekarzom, którzy zachodzą w głowę, dlaczego to kobiety chorują na autoimmunologiczne choroby tak znacznie częściej niż kiedyś i znacznie częściej niż mężczyźni. Przecież odpowiedź jest bardzo prosta. Przecież to kobiety zostały obciążone tą sytuacją najbardziej, kryzysem. Ale mówi, co jest najgorsze? Nie tylko tym, że musiały zostać w domu, ale przede wszystkim zostały obciążone poczuciem winy. I bardzo często oskarżeniem, że
no jednak to życie nie wygląda tak, jak tak jak powinno wyglądać, ponieważ tak, dzieci nie są szczęśliwe, nie są zadowolone, trudno się dziwić, no siedzą w domu zamknięte, czy siedziały tyle czasu. To samo mężowie, którzy są zestresowani, sfrustrowani i kobiety biorą na siebie tak ogromny ciężar winy, która nie jest ich winą, że to jest też powodem ich autoagresji organizmu, czyli autoimmunologicznych chorób. I powiem Ci, jak usłyszałam ten wykład, który w tak prosty sposób to udowadniał, to po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak ważne jest mówienie o tym, żebyśmy zaczęły też w siebie wierzyć i żebyśmy przestały dawać się obciążać winą bez przerwy. No właśnie, ale tak mówimy tutaj o pieniądzach, mówimy też o tej niezależności. Ty jesteś kobietą niezależną, można powiedzieć, że zbudowałaś imperium, a pomimo wszystko był taki czas w twoim życiu, kiedy musiałaś jednak mierzyć się z tym hejtem, gdy byłaś w relacji z Janem Kulczykiem i wiele osób uważało, że ona opiera się na pieniądzach. Ale wiesz co, to ja z tym hejtem, o którym mówisz, ja się zmierzam cały czas. Ja już się do tego, wiesz co, przyzwyczaiłam. Mało tego, jestem przekonana o jednym, że jeżeli coś wzbudza kontrowersje, to wzbudza dyskusję i jest to nośny, żywy temat. Ja dlatego też tą książkę napisałam pod takim tytułem, bo ja wiedziałam, że ona wzbudzi pewną dozę hejtu. W związku z tym, jeżeli ktoś myśli, że zrobi mi tym wielką przykrość, to jest w błędzie, dlatego że oczywiście jeżeli ktoś mówi, nie znając mnie, rzeczy, które są nieprawdziwe, to oczywiście, że jest mi przykro. Natomiast ja wiem jedno, że to jest ważniejsze w tej chwili. Że dużo ważniejsze jest, żeby mówić o tym, co wydaje się kontrowersyjne, co dla mnie jest oczywiste. No i to jest ważniejsze niż mój własny komfort, czy ktoś mnie będzie lubił, czy nie. Bo wiesz co, to co kobiecie dają pieniądze niewątpliwie, to dają poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacjach kryzysowych sobie da radę, że ma wolność wyboru, że zachowuje swoją godność i że nie musi żadnych decyzji podejmować pod wpływem strachu. Ja widziałam to we własnej rodzinie przez wiele lat. Moja ciotka stała się dokładnie ofiarą takiej sytuacji w momencie, kiedy ja miałam mniej więcej 11 lat. W związku z tym bardzo wcześnie, wiesz, mnie nikt nie nauczył biznesu ani przedsiębiorczości w domu. Ja po prostu widziałam, co się stało z moją ciotką, która miała swoją firmę, była niezależna. Potem zrezygnowała ze względu na rodzinę, a potem kilka lat później zostawił ją mąż. I ona nagle została totalnie pozbawiona gruntu pod nogami. W związku z tym ja wiem, do czego ją to doprowadziło i pomimo, że teoretycznie sytuacja zakończyła się dobrze, to nigdy już nie odzyskała spokoju. Więc to nauczyło mnie raz na zawsze. Pieniądze szczęście dają.